Cześć, siema, witam w kolejnym odcinku z Kolonii 1990, odcinek 38. Coś tam wyskoczyło, ale z Discorda, ale nie wiem co. Nie wiem, nieważne. A, ktoś muzykę sobie włączył? No dobra, wejdź. I lecimy sobie z kolejnym odcinkiem, wchodzimy sobie do sklepu, bo kupujemy się nowy kombajn. Bo hektarów doszło, no to trzeba nowy kombajn kupić. Dobra, kup. I headery do kukurydzy też trzeba kupić. N9-metrowy to jest. Znaczy nie, do kukurydzy nie miałem kupować, zapomniałem. Kukurydzy miał być wypożyczony. Właśnie nie wiem, czy ten na kółkę go wziąć, czy ten... Kupię ten, bo zawsze kupiłem ten 13-metrowy, ale teraz chcę się pobawić tym. No, Revelation New Holland. CR1090. Miał być ideal i będzie ideal, ale to na kolejne żniwa będzie ideal. Czy tam po żniwach, zależy jak mi kasa będzie pasować. Ale na razie używam sobie tego. I żeby stąd wyjechać, to muszę kupić wózek, tak? Dobra, także wózki są bardzo poprawione względem początkowym, względem innych warmingów, także trzeba korzystać. No, szczerze mówiąc, to prawie dobrze się ustawiłem. Nie powinien spaść. A lecimy przez pół mapy. Bo lecimy na pole pierw. Właśnie nie wiem gdzie z tym wózkiem. Polecimy sobie pierw na czwórkę kosić. Czyli to moje tam najwyższe pole, najdalej. Au. Czyli polecimy pierw czwórkę, potem... Header zostawimy sobie gdzieś tutaj wózek. Na 16 sobie zostawimy. Potem przeskoczymy na 15 i z 15 przeskoczymy 55-56. No a słonecznik, albo koszenie słonecznika sobie zrobię w kolejnym odcinku, bo chciałem w tym odcinku ogarnąć ten jęczmień. Słonecznik i jeszcze orkę, ale to stwierdzę, że to za długo będzie. Za dużo roboty będzie. Dlatego sobie zrobimy tak, że weźmiemy sobie ten. Skosimy ten jęczmień. Ile da, tyle da. No, skosimy sobie jęczmień. Dobra, tu się rozłożymy. A, bo nie dokończyłem. No, skosimy jęczmień. I będziemy brać się za orkę. Będzie powiększa pole numer 15 tutaj. Od 15 nie zaczynam, bo tutaj mam wózek. Także tutaj nie muszę jechać na czwórkę. A tutaj się mieszczę na asfalcie, wiem, bo to jest sprawdzone. A sezon temu to sprawdzałem, jak idealnie jeździłem. Oczywiście lecimy sobie polem. Bo czemu by nie? I teraz jak tu przejechać? Dobra, za znakiem. Tutaj nie urwałem nic i nie urwałem. Tutaj dobra, jesteśmy na tym polu. Wyłącz pokos słomy, bo nasieczkę walimy. Bo nie potrzebuję słomy. No, koguciki wyłącz. No i kosimy sobie. Wziąłem sobie 12-metrowy header, no bo zawsze miałem te 13 i 7, te duże. Duże headery miałem. A tymi 12-kami praktycznie nie grałem. Tak więc taka mnie naszła myśl, aby sobie kupić 12-metrowy header. I myślę, że chyba dobrze na tym wyjdę.
No bo zawsze kupowałem te 13 na kółkach headery, a do ideala nie ma 13-metrowego headera. Przynajmniej farmingu. Znaczy jest ten multifruit, że tam mogę sobie zmieniać kolory w tym. Tutaj też trzeba będzie zaorać to. Ale to tam. Będzie trzeba tutaj gleby dobadać później. Bo tu nie jest wszędzie chyba zbadane. Nie wiem, jak to tam jest badane było. Ale jakoś tak było chyba. Jeśli tutaj będzie ładny kawałek doorany jeszcze, to. Dobra, i tu mi się podoba, że to na dwa razy tutaj jest wzięte. No to takie głównie poletka są dzisiaj do koszenia. No co, tu mamy cztery małe pola z jęczmieniem. No także powinniśmy to skosić w około 15 minut. I drugie tam 10 minut sobie położemy. No, orki nie jest jakoś wybitnie dużo. Bo orka była nie raz, a nowy kombajn to trzeba trochę kombajnem powiedzieć. No także odcinek na sobotę ten wlatuje, czyli na jutro. A na niedzielę zobaczę, co wrzucę. Postaram się po tym odcinku. Już trochę opuszczę temu to widać. Po tym odcinku postaram się iść na Osinę. Ogarnąć save'a. Żeby jutro w sobotę od rana sobie nagrywać ją. Osina czy Felsbrun? Osina czy Felsbrun? Wola Brudnoska. Nie, Wola Brudnoska była ostatnia. Osina była kiedy? A nie, no żeby Osinę nam grać tą Hokur. To przepraszam. To troszeczkę potrzebuję czasu, żeby Osinę ogarnąć. Tak więc Felsa Bruna sobie pójdę ogarnąć pierw. Na resztę dnia wtedy sobie ogarnę. Resztę dnia będę sobie ogarniał Osinę. I teraz jak to zrobić? Bo mam procent 62. No chyba pojadę. Chyba pojadę się wysypać. Kogociki sobie włączymy. Tutaj już tam kasę, żebyście moim polem. W sumie mam jeszcze 276 tysięcy. Tak więc jakieś pole jeszcze mógłbym dokupić. Jakieś pole mógłbym dokupić tutaj, żeby mieć więcej. Ale chyba nie będę dokupywał pól. Na razie. Bo. O. Okej. Muszę tutaj odpisać. Uchcam za 20. Za 30 min jak kończę FS. No i dobra, wysypane, wysypane. No, mógłby w zasadzie nie wiem, na to kasę zostawić teraz. Ale przydałby się. Co by się przydało? W sumie to nie wiem, co by się przydało, tak szczerze mówiąc, teraz na szybko. Coś chciałem, ale. No, kurczakos. Przerwa. Sekundowa. A tutaj kukułka nawala. Nic. Co ci jest? Nic. A co ma być? Spadanicy ubierz. Nic sama. A także elegancko idzie. Myślę, że wózek zostawimy sobie gdzieś. Gdzieś tutaj na 68 na rogu.
Albo na poprzeczniaku 58 gdzieś tutaj. Nie wiem, to się jeszcze przemyśli. Więc trochę ten kombajn będzie do koszenia. A ja tam, najdalej odkładam teraz kasę. Nie wiem, jaka jest cena słonecznika w tym momencie. Muszę rzucić okiem, jak to wygląda. Słonecznik, słonecznik, o! $2900, to jest dobra cena. Jak więc czas nie będzie skręcany, tylko będzie stał. No nie, no, no. Nowy pól. Nie będę kupować na razie w tym sezonie już. A teraz czas na ideal. Będzie ideal. Do nowe pola potem. Ewentualnie siewnik trzeba będzie dokupić. Może do pumy się dokupi siewnik. Tym jednym tak trochę ciężko. 15-metrowym trochę ciężko się sieje. A tak jakbym miał drugi... No to nie wiem, muszę pomyśleć jak to. Orkę na koniec zostałem, bo orka najdłużej zejdzie. Tych wszystkich czynności dzisiejszych. Żniwa jednak 15 minut się nie uwinę. Jak wiem, ciekawa sprawa. Kacpiś 12 powiedział, a uchcam okej. Okay. Okay. Dobra, aligancko. Już połowę przyczepy, że nasypał z dwóch pól. I że powinien się w jednej zmieścić. Ale to nie wiem. Elegancko. Ja chcę. Dobra, tutaj może wózek stać. W sumie jakby na łące stał, to też by nie było źle. Ale lepiej jak na polu sobie. Tutaj ta łąka będzie przeorana. Jakby ładnie było. Ciekawe jest tego polada. Tamto jest większe, 56 to jest chyba, tak? To jest większe. Cyk. I tu za znakiem cyk. No to takie pola są ze 4 przejazdy i skaszone. I więc tutaj szału nie ma. O, tu jeszcze kostka została. Siwy dym, ty.
Co ta kostka tu robi? To ja nie zobaczyłem? Jaka to zbiera? O, i elegancko, 12 metrów. Kombajnikiem można w miejsce nawinąć. Nawet na jednym poprzeczniaku, bo jest ze skosa, to się udaje. Jakby był na prosto, to może cię na prosto by było dużo ciężej się zawinąć, tak? Ale też by dał radę. Nie, trzeba cofnąć, bo tak nie zawinę. Bo znak bym skosił. Znaczy on jest niby na okolierze, no ale... Niby jest na okolierze, no ale... Trzeba grać realnie. A to ten na headera nie wyłączam, bo to... Przez łąkę i no raz przeskoczyć. No widzisz, tutaj na osi, na kolonie są inne tekstury i nie ugniata. Nie ugniata drogi, pola, tak jak robi to na... Tak jak robi to na Woli Brudnowskiej. Ale Wola Brudnowska to jest inna mapa, inna seria. Inne wszystko praktycznie. Już tematyka serii praktycznie podobna, no bo się rozwijam tu i tam. No ale, no, trzeba kolonie kończyć. Mamy 75 godzin, także przydałoby się troszeczkę to przyszyprzyć. No teraz jak wleci ideal, to po idealu będzie wszystko, można ładować pola. Tak więc ładnie. Nie wiem, czy jak będzie takie pojedyncze drzewo, czy ja nie po prostu nie kliknę sobie H na miedzy i nie ukryję go. No bo wątpię, że będzie się chciało z tym drzewem jechać. Taki kawał na tartak. Chociaż... Poza odcinkiem to wszystko możliwe, nie? Nie no, siwy dym. Ładnie wygląda ten kombajn na tej mapie. Masz. No. Ciepły? No ciepły, a co mamy zimę? Nie no. Poprzecznik sobie walnę, to nie jeden dla pewności. No tutaj tak bym musiał dociąć i tak bym musiał dociąć, no to... Będzie 20 parę ton tego jęczmienia, 20... Chyba 4 tony. No jednak miało być 15, no ale że było zakup, no to zeszło trochę, zanim dojazd, no to 20 minut odcinka będzie. Skoszenie. No i zorki zrobimy to tak 10-15. Jakże było to 35. No bo mam czas praktycznie, żeby nagrać ten odcinek do godziny 17. Ale wiadomo, że tyle nie będę tego robił. Chciałbym już o tej 16.25 już zacząć go... Nie, to 10 minut, nie tu. Kasper, zaraz przyjdę. Dobra. Chciałbym go tak o 16.40 go zacząć rzucać, nie? Żeby te w pół godzinki się tam w miarę rzucił. Myślę, że pół godzinki, 40 minut powinno dać radę. Czyli tam jak będzie początek meczu w CS-ie, to powinien się skończyć przesyłać, tak na moje oko. Dobra, wiem, że pikasz, no ale 85% powinno wejść. Powinno wejść, ale czy wejdzie? Gdyby to był ideal, to by wlazł. Też tutaj 2 tony jeszcze zostały. W zbiorniczku. Dobra, wiem, że Żyda wale, no ale muszę jechać tutaj, tylko tej strony. On nawet widać, że trochę przerzuca ten kombajn, ścieżki. No bo jest przystosowany potem większy jeder, ścieżka. Ale to tam... Nie ma problemu.
No tutaj raczej tony z tego przejazdu nie da, nie? Także wejdzie. Na styk powinna wejść. O, bo tu. O, wejdzie na luzie. Będzie 14 ton? Będzie 14 ton. Jednak trochę lepiej sobie niż mi się zdawało. No zaraz zobaczymy, ile skosiliśmy tego jęczenia. Ile z hektar skosiłem? No prawie 2. Hektar 76. Więc to nie przelewki, panowie. No, wózek jakbym zostawił na środku łąki tutaj idealnie, to też bym już miał prosto na wózek wjazd, ale... Tutaj jakąś ładną miniaturkę trzeba będzie cofnąć później. Prosto po odcinku, także... A jęczmienia dało 16 i 14... 30 ton. Czekaj, ta tu prosto jak stanę. Kurde, trochę te krzaczki zostało. No nie wiem, zobaczymy no. Mi się zawsze słynne narożniki robiło. Zawsze się tak robiło, żeby ładnie pole wyglądało narożnik. Boluś też tak zawsze robił. Ale kto zawsze oglądał czasy od zera do farmera 17 czy tam 19, to Bolu zawsze tak robił pługiem. Narożniki. Czy zrobić poprzeczniak sobie? Nie wiem. Jak to tu wykombinę? Nie no, zrobię sobie. To tym dalej te drzewka będą wycinane jeszcze. Jak będę miał pole numer 12, to będą te drzewka wycinane dalej. Ale jeżeli nie mam tego pola, no to nie będę wycinał ich. Bo nie mogę. Znaczy jakbym poszedł i gdybym klawisz H, no to by znikło, no. No. Zostawię jeszcze jeden poprzecznik, żeby ładnie sobie zawracać. Na dwa poprzeczniaki powinno iść zawracać. Tam od tych krótszych sobie zaczniemy orkę. I sobie zrobimy do prostego. A przy okazji to ładnie sobie dorównam. Tak więc nawet idealnie wyszło. Tutaj po skosie trzeba przelecieć. I jak to wyjdzie? Jakoś powinno wyjść. Trochę tym pługiem jeszcze będę miał zabawy dzisiaj. No będę musiał tutaj tą drogę przeorać. Całą, tutaj tam, bo tutaj jedno pole. Tutaj to przeorać. I tutaj to poorać. Jakże trochę zabawy z tym pługiem jeszcze będę miał dzisiaj. Tak więc na spokojnie. No,
25, także 16:20. To położymy sobie jeszcze tak 6-7 minut. Dobra. I ten X. A tak wyszedł z nami? Gdzie? Do koszulki? A po co? No to na budzi. Nie, to... Ale nowy. Jeszcze będzie czas. Dobra, krzaki znikły, znikły. Tak więc elegancko. Obracamy ten tego. Nie, ta kokołka to jest masakryczne. Na ten dźwięku nie mogę tego usunąć. Chyba, żebym do mapy wszedł, ale przez Gansa, ale... Dlaczego? Przecież aż tak długo na tym polu nie będę robił, także ona aż tak bardzo mi chyba nie będzie irytować. A do Giamca nie chcę się wchodzić tych dźwięków tutaj usuwać. W zasadzie byliśmy tak jakby w lesie, nie? Jesteśmy. Byłym. Także no. Teraz plan wykupywania pól jest tutaj. To wykupić wszystko szybko. Oczywiście z trójką. I mieć tutaj tą stronę załatwioną praktycznie pól. I tak to będzie. No, jakoś idzie ta orka. Masz. Co? Spiegacie. Mówisz? Jeszcze nie zjadłeś nic. Zjadłem. No, także... Szczerze mówiąc, ładnie idzie. No, zaraz ty. Czekaj, czekaj. Oj, bierzesz? Tak, kukułka. Słyszysz jak kukułka? Słyszę. Kuku. A ty skąd słyszysz? Kurde, to moja koszulka. Kukurydzy mają we swytki. Kurde, trzeba odjechać z tego miejsca, bo kuka ta kukułka. Ile mam minut? Nie
Dobra, wiecie co? Kończymy ten odcinek. Mamy 30 minut, także wystarczy. Trochę poorolaliśmy. W kolejnym odcinku też będzie troszeczkę orki. Jakiś tam mały zalążek. Tak więc spokojnie, jeszcze orki zobaczycie. Nie raz na moim kanale orkę. Na pewno 22 będzie orka. To na pewno. Ale 19 też jeszcze orki trochę zobaczycie. Tak więc spokojnie. Nie ma problemu. Nie ma tam. No ładny kawałek zaorany. Dobra, 38 odcinek. Kończymy ten odcinek. 31 minut i 30 sekund. Także na razie, trzymajcie się, cześć. Pa, pa.